Czuwaj, tutaj przewodnik Adam Garnecki. Witam Was w comiesięcznym programie poświęconym harcerskiej Lidze Mistrzów i wszystkiemu, co dzieje się w pierwszym wrocławskim chówcu harcerzy Starodrzew. Ten program jest dla tych, którzy noszą takie mundury jak ja, dla tych, którzy noszą inne mundury niż ja, dla tych, którzy nie noszą żadnych mundurów i nigdy nie będą nosić mundurów, ale chcieliby zobaczyć, co u nas. Jest wrzesień. Jak wiadomo, oznacza to powrót do szkoły, ale wrzesień oznacza też nowy rok pracy harcerskiej. Ale zanim o tym, co przed nami, zobaczmy, jak harcerze z naszego chówca spędzili swoje obozy. Dobra, włączyłem dźwięk. Halo, halo. Witam wszystkich, nazywam się Maciej Mamys. Przewodnik Bartłomiej Sobieszek. Nazywam się Szymon Pisarski. Miłosz Kwinowski, 25. Wrocławska Żeglarska Drużyna Harcerzy imienia Harcerskiego Batalionu Szturmowego Parasol. Jestem drużynowym 99. WDH Wawer. Jestem drużynowym 95. Wrocławskiej Drużyny Harcerzy Niezłomni. Na obozie byliśmy w pięknym terenie, bo w Bieszczadach, nad Górskim Strumieniem. W tym roku byliśmy na obozie w Lubiewie. Na obozie byliśmy nad jeziorem Skąpe, koło miejscowości Trzcinno. Na obozie w Bryłkach, w Bieszczadach. Trzy wyrazy opisujące obóz. Deszcz, góry, bezpieczniaki. Tylko mocne działania. Deszcz, żeglarstwo, mieszamy was. Deszcz, błoto i świetna zabawa. Ponieważ od wiosny mamy nowego chówcowego i nową komendę harcerskiej Ligi Mistrzów, jest to szansa na to, aby zajczyć świeży start i już od początku wysforować się przed pozostałe zastępy. Jak mawia powiedzenie, nowy rok, nowy ja. Mamy nowy rok harcerski, a naszym gościem jest nowy chówcowy naszego chówca. Paweł Potarzycki. Nowy rok. Nowy chówiec, zmiany, przede wszystkim w harcerskiej Lidze Mistrzów, którą będzie prowadził przewodnik Adam Garnecki. Za kształcenie będzie odpowiadał drugi z moich zastępców, przewodnik Grzegorz Maciejewski. Moim i moich zastępców celem jest poprawić to, aby poziom drużyny się podniósł, a dzięki temu jakość zbiórek i dobra zabawa każdego harcerza. Nowa kadra, nowe zmiany. Zatem co planujecie wprowadzić w nasze środowisko? Bardzo będziemy pracować nad więzią między drużynami, nad otwartością, na to, żebyśmy współpracowali między środowiskami, naszymi szczepami. Chcemy wypromować nasz chówiec jak najszerzej. Korzystamy z mediów społecznościowych, z pomocy naszych utalentowanych druhów. Drugą sprawą jest rozwój kadry, na którym się bardzo koncentrujemy. Chcemy w tym roku odbyć wyjazd kadry, który będzie odpowiadał zapotrzebowaniu naszych przewodników przybocznych. Nie mogę się już doczekać, co z tego wszystkiego wyniknie. Naszym gościem był chówcowy Paweł Podarzycki. Czuwaj. Dziękuję. Czuwaj. My również postanowiliśmy uatrakcyjnić rozgrywki harcerskiej Ligi Mistrzów. I jeśli moja fryzura to za mało, to przyda się też kilka nowych zasad. Po pierwsze, wprowadziliśmy fazę pucharową. Drugą zmianą w regulaminie harcerskiej Ligi Mistrzów jest odświeżenie punktacji. Nie będę opisywał każdego z osobna, ale zachęcam Was, żebyście sami zajrzeli do nowego regulaminu, w którym jest oczywiście nowa punktacja. Check it out! Co miesiąc, w każdym kolejnym odcinku będziemy zamieszczać ukryte zadanie do zrealizowania dla każdego z zastępów. Zadanie to będzie oczywiście punktowane w harcerskiej Lidze Mistrzów. Dlatego orientuj się, bo nigdy nie wiesz, gdzie i jak zamieścimy zadanie. Harc na październik będzie stosunkowo prosty. Przyjmijmy, że będzie to harc rozgrywkowy. Każdy zastęp musi w tym miesiącu zrobić sobie zdjęcie z innym zastępem z chówca poza swojego środowiska. Pielgrzymka do Trzebnicy będzie doskonałą okazją na jego wykonanie. Szczegóły dotyczące harcu znajdziecie na naszym fanpage. Powodzenia! Paweł poprosił mnie, abym przypomniał Wam o najważniejszych wydarzeniach, które czekają nas w nadchodzącym miesiącu. Najważniejsze z nich to oczywiście pielgrzymka do Trzebnicy. Mam nadzieję, że nie zabraknie tam nikogo z Was. Pamiętajcie, ruszamy 13 października, około 6 rano.
Wszystkich szczegółowych informacji na pewno udzielą Wam Wasi zastępowi lub drużynowi. Jesień to także czas kursu zastępowych. Już w listopadzie dowiemy się, którzy z Was są gotowi na prowadzenie własnych zastępów i którzy z Was ukończyli pozytywnie kurs. I to by było na tyle we wrześniowym odcinku naszego programu poświęconego Harcerskiej Lidze Mistrzów. Powodzenia!